Dzień dobry Państwu, Antoni Przeszta. Dzisiaj kontaktuję się z Państwem jako prezes zarządu Polskiego Stowarzyszenia Duchowych Uzdrowicieli. Jesteśmy akurat, jak Państwo widzą, na Greenwald Festival. Zostaliśmy zaproszeni do takiego festiwalu, w którym to są wszystkie dziedziny medycyny niekonwencjonalnej, które współpracują z medycyną głównego nurtu, więc mamy i lekarzy, i terapeutów, zielarzy z różnych dziedzin. Oczywiście my tutaj też jesteśmy jako duchowi uzdrowiciele. Mieliśmy takie sesje 15-minutowe, w których mogliśmy rozmawiać z pacjentami i pokazywać im, na czym polega natura duchowego uzdrawiania. Każdy z nich też mógł skorzystać z tych sesji uzdrawiania w jakimś tam minimalnym stopniu, bo oczywiście nie było aż takich idealnych warunków na to, ale tutaj ten odzew jest bardzo dobry. Muszę powiedzieć, że wśród tych, którzy skorzystali, było wielu lekarzy, i psychiatrzy, i lekarze chorób serca i żołądka. Także nas to bardzo cieszy, że świat medyczny otwiera się i też chce współpracować. Wiele z tych osób też chciałoby się rozwijać jako uzdrowiciele i być na kursach uzdrawiania, być terapeutami. I tak chciałem Wam zapytać, może zaczęlibyśmy od Krysi, jak odbierasz ten festiwal, jak widzisz tutaj rolę uzdrawiania, jak ludzie odbierają to, co my robimy? No, z tego, co zdążyłam zauważyć, to jest bardzo wielu zainteresowanych. Być może niektórzy nie wiedzą, być może też nie powiem, że się boją, ale jakby to, co niewidzialne, bywa czasem obce i takie niewiadome, więc to jest też może być problemem dla człowieka. W każdym bądź razie chciałam powiedzieć, że zapraszamy do stowarzyszenia i zapraszamy do chcących skorzystać z pomocy, ponieważ najprościej jest przekonać się o tym. A na zakończenie nie przedstawiłam się oczywiście, to dodam, że nazywam się Krystyna Patyńska. Dziękuję. Bardzo mi miło. Tutaj Krysia poruszyła właśnie ten temat, że można skorzystać. Uzdrowiciele są w całej Polsce, stażyści też. Nasza strona psdu.pl, tam możemy znaleźć najbliższego uzdrowiciela, ale też mi się tu przypomniało, że wiele osób teraz będzie podchodzić do egzaminów i oni też oferują bezpłatne sesje, to warto tam zajrzeć i się z nami skontaktować. Jarosław, jak ty odbierasz? Miałeś bardzo wielu pacjentów tutaj, którzy byli bardzo wzruszeni Tak, po takich sesjach. dzisiaj byłem zaskoczony, ponieważ tylko jak wszedłem do hali Expo, to po prostu po 5 sekundach już miałem pierwszego pacjenta, z którym przeprowadziłem rozmowę, potem krótką sesję 15-minutową. Miałem bardzo fajną odpowiedź od pacjenta, który mi opowiadał swoje doznania w czasie sesji, było to bardzo ciekawe. No i potem już wiele rozmów jeszcze w trakcie dnia. No i 15-minutowych sesji, jak również opowiadania, czym jest uzdrawianie duchowe, żeby po prostu ludzi trochę zachęcić, rozjaśnić mniej więcej, na czym to polega, żeby ta terapia była taka przyjazna. No i Adam tutaj też dzisiaj jest w wielu rolach, bo też prowadził własne wykłady, ale równocześnie jest i w zarządzie stowarzyszenia, i jest uzdrowicielem po egzaminach. Także proszę, powiedz nam też parę słów, jak ty odbierasz, bo też robiłeś indywidualne sesje uzdrawiania. Jak tutaj ci ludzie rozumieją, czy są otwarci? Tak, jeśli chodzi o ludzi, faktycznie niektórzy nie wiedzą, co to jest, więc należy im wytłumaczyć. Czy są otwarci? Są otwarci, zwłaszcza ci, którzy już mają jakieś problemy. Natomiast słuchajcie, warto zadbać o zdrowie, zanim cokolwiek w życiu się wydarzy. Warto wcześniej pewne rzeczy u siebie wyregulować, skorzystać po prostu z takich usług, z usług uzdrowicieli, którzy są i chętnie pomogą w każdej sytuacji. A nie czekać na to, aż w życiu się coś wydarzy i wtedy szukamy różnych rozwiązań. Wtedy trzeba tak zrobić, żeby tych rozwiązań już nie szukać, żeby po prostu wcześniej zadziałać i sobie to zdrowie wypracować w odpowiednim wieku, w odpowiedni sposób i wybudować to, tak żebyśmy później cieszyli się do końca życia właśnie tym dobrym samopoczuciem. Zapraszam Was wszystkich i korzystajcie z usług. Naprawdę warto. Są osoby, które już są wyszkolone i naprawdę potrafią w odpowiedni sposób i porozmawiać, i wyczuć problem, i pomóc. Zapraszam. Dziękuję bardzo. Tutaj, jak widzicie, właśnie z tego festiwalu też taka myśl mi przyszła, że musimy się pokazywać, wchodzić w interakcje z ludźmi, żeby doświadczali na żywo, bo nie wszystko przez internet da się
pokazać. Oczywiście pewnie lepsze sesje byłyby w naszym gabinecie, gdzie jest bardzo cicho, ale też no, na takich różnych otwartych spotkaniach jest szansa, żeby w ogóle dowiedzieć się, na czym to polega. Więc zapraszam Was też. My będziemy się znowu gdzieś tam ukazywać, mówić o tym, co uzdrawianie robi, i możecie też skorzystać tak samo i na odległość. Wielu uzdrowicieli pracuje, pracujemy ja też jako cała grupa. Jeżeli jest jakaś poważna sprawa, to z 20-30 uzdrowicieli razem zdalnie pracuje po to, żeby pacjentom pomóc, i w ten sposób realizujemy swoje zadania życiowe czy naszą misję. Każdy z nas wierzy w uzdrawianie, to nie jest coś, co robimy, bo jest to taka po prostu nasza praca, tylko my to robimy z naszego powołania. Odkrywaliśmy to przez lata i idziemy tą właśnie drogą. A teraz przesyłamy Wam trochę tego boskiego światła, tej miłości. Niech ona Was uzdrawia. Niech się stanie. Dziękuję serdecznie.